Witamy Państwa bardzo serdecznie, to już 9 dzień maja, dla niektórych kojarzyłby się z rocznicami, na szczęście te odeszły w cienia, zostały zastąpione tymi dzień wcześniej, ale dziś o kinie wojennym mówić nie będziemy, choć do klasyki sięgać będziemy. Pani Anna Domagała, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, szefowa Opolskich Heliosów, no bo rzeczywiście do niedawna kino wojenne posiłkowało się takimi klasykami, sięgaliśmy często po te najsłynniejsze filmy kina wojennego. Kino wojenne nie doczekało się może wielu produkcji animowanych, chociaż też takie było, natomiast z kolei Azja dostarcza nam gatunku filmowego, który się rozrasta i tak jak Pani zresztą też wspomniała, pamiętam kilka tygodni temu rozmawialiśmy o Lupinie, prawda? Mm-hmm. I o zamku, do którego musiał się wkradać. Dostarcza nam wciąż i nowych produkcji, ale przypomina nam klasykę związaną z anime, prawda? Ten gatunek, tak jak Pani też zaznaczała, pamiętam, ma też stałych fanów i bywalców w ogóle w Polsce. Ja często przechodząc też patrzę, jest sklep też w Opolu, gdzie można te anime nabyć i tam się drzwi, jak to się mówi, otwierają i zamykają. Czy do kinowej sali również? Tak, jest. To już to, że w całych tych naszych projektach wyodrębnił się osobny nurt, który nazywamy Helios Anim, to świadczy o tym, że mamy widownię. I co jest fajne, bo w tym anim mamy takie dwie ścieżki, tak jakby. Jedna to są nowe propozycje, które się pojawiają i one raczej taką młodą widownię ściągają na salę kinową, często poprzebieraną, właśnie najpierw na zakupy, potem tutaj stylizacja i do kina, ale mamy też ścieżkę bardzo bliską mi, czyli taką klasykę, którą przypominamy. I teraz to, co kilka dni się wydarzy, czyli na naszych ekranach Studio Ghibli, na naszych ekranach Hayao Miyazaki. A, i proszę Państwa, tak, o nim rozmawialiśmy niedawno. To jest Spirited Away, to jest Księżniczka Mononoke, to jest Ruchomy Zamek Hauru. To są filmy, które będzie można u nas od 11 w poszczególne weekendy zobaczyć pojedynczo, ale też 17 w maratonie, proszę Państwa. Czyli zaczynamy o 23, kończymy około 5 rano i spędzamy ten czas w magii po prostu kina anim, bo te filmy są animowane, ale ja nie czuję w ogóle oglądając te filmy, że to są filmy animowane. No nastolatkowie, którzy oglądali te filmy w dniu premiery, że tak powiem, to dzisiaj są już dorosłymi rodzicami, którzy śmiało mogą przyjść ze swoimi pociechami. Zachęcam, naprawdę zachęcam. To jest tak magiczne kino, ale też tak strasznie współczesne, bo wszystkie tematy, w których w tych filmach będą się przewijały, ochrona środowiska, walka o to środowisko, ale też motyw wojny i tego, jak wojna degraduje i niszczy wszystko. I tak naprawdę, żeby obronić siebie, trzeba o tego siebie zadbać i tym wielkim uczuciem, miłością otoczyć swoich najbliższych, więc ja nie będę tu opowiadała treści, chociaż tak jak rozmawialiśmy przed programem, no czekam, kiedy ktoś tak naprawdę spróbuje fabuły zrobić z tych filmów, bo Tak, mamy scenariusz, proszę Państwa, moim zdaniem idealny, dopięty, osadzony w konkretnej sytuacji, w konkretnej historii, z świetnymi dialogami, z świetnymi efektami specjalnymi. No wiem, że ciężko będzie przebić to, co jest zrobione w Studiu Ghibli, bo to jest naprawdę perfekcyjne kino i na dużym ekranie zobaczyć tą klasykę, no ja nie wyobrażam sobie, żebym tego nie zobaczyła, więc zachęcam bardzo Państwa i zachęcam zarówno takich, którzy premierowo film oglądali i teraz chcą sobie zobaczyć na dużym ekranie, bo to będzie coś niesamowitego, ale też tą nową widownię, żeby zobaczyć od tego to wszystko się zaczęło, jak wysoki poziom ma ta anim i jak to są naprawdę niesamowite, magiczne historie, bo ten maraton szczególnie dla mnie, ja to nawet jasno wszystkim mówię, to będzie magia, to będzie noc w kinie, w którym tak naprawdę poczujemy, po co jest kino. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął tej przygody z tym projektem, zastanawia się, to proszę sobie rezerwować czas, bo pierwsze pojedyncze seanse 11 maja i to będzie Spirited Away w Krainie Bogów. Potem 28 czerwca będzie pojedyncza Księżniczka Mononoke, a na koniec projektu 22 czerwca Ruchomy Zamek Hauru. Wszystkie tytuły nie... No, rozpływa nie wiem, czy Państwo pani widzicie, tak. jak usiłuję przekazać Państwu, że to jest projekt i te trzy filmy trzeba koniecznie zobaczyć, a jeżeli ktoś ma siłę, żeby spędzić tą noc w kinie, to 17 maja o 23, no niesamowita, magiczna noc. Myślę, że nikt nie będzie rozczarowany, jeżeli jeszcze tych projektów nie zna. No myślę, że chyba każdy z nas otarł się o co najmniej jeden z tych tytułów, o których Pani mówiła, jeśli chodzi o klasykę. Natomiast to jest oczywiście też ciekawe zagadnienie, już nie tylko
dla nas filmowców i miłośników kina, ale także i zjawisko socjologiczne i psychologiczne, które z Azji nadciągnęło rzeczywiście, bo przecież to kina animowane znamy i świetne europejskie i świetne amerykańskie, też zupełnie inne to hollywoodzkie, disneyowskie. No i tu jest coś, co rzeczywiście świat jakby uzupełnił całą tę barwę, paletę, że tak powiem, kolorów filmu animowanego, prawda, tak, filmu rysunkowego. W tym anime to jest tak, bo czasami pada pytanie, czy anime to jest dla młodego widza, czy to jest dla starszego widza? Bo jak anime się rozwija i jak wiele nurtów ma, tak każdy mógłby sobie odpowiedzieć na to pytanie osobiście. Ale to, co wszystkie anime łączy, to na pewno to, że w każdym z tych filmów jest walka między dobrem a złem, że zawsze pokazany jest świat magiczny, świat przyrody i umiejscowienie tego głównego bohatera w tym świecie, więc zawsze jest dylemat, który ten bohater musi rozstrzygnąć i tak jak w życiu tak naprawdę bywa, więc ja uważam, że anime w tym klasycznym wydaniu nie ma ograniczeń wiekowych. No oczywiście, no tego sześciolatka bym może na ten film nie zabrała, ale już troszeczkę wyżej, szczególnie w otoczeniu osoby starszej, żeby jeszcze po tym filmie potem porozmawiać, pocieszyć się tą magią, którą się wyniesie z sali kinowej, trzeba czas rezerwować i albo maraton, albo pojedynczy pokaz. No a teraz jeszcze niech Państwo zarezerwują sobie chwilę cierpliwości, ale i koncentracji, bo padnie pytanie konkursowe, jak to zwykle w naszym programie, bo nagrody od sieci Kin Helios czekają, więc proszę bardzo. Pytanie konkursowe, proszę Państwa, trzeba wymienić jeden tytuł z tych trzech, o którym przed chwileczką mówiliśmy, jeden pełen tytuł filmu, który w najbliższym czasie w pokazach Helios Anim zobaczymy na naszych ekranach. No to myślę, że zadanie trudne nie jest. Poradzą sobie Państwo z nim błyskawicznie. Może już Państwo piszą te odpowiedzi. Czas na seans, małpa, czasnaopole.pl. Czekamy. Dwie pierwsze poprawne odpowiedzi oczywiście honorujemy upominkami od sieci Kin Helios. Czekamy na te odpowiedzi. My spotkamy się w kinowej sali na którejś z projekcji tego anime, bo jak Pani powiedziała i zarekomendowała, to trzeba sobie od czasu do czasu coś dobrego przypomnieć, a sięganie po klasykę, jaka by nie było, czy animowana, czy typowa filmowa, polska, czy zagraniczna, zawsze należy do dobrego tonu, tak? Podpisuję się. Od każdym słowem tej wypowiedzi widzimy się w kinie, proszę Państwa. No to w takim wypadku w dobrym tonie jest powiedzieć Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym naszym filmowym programie już za tydzień. Do zobaczenia.